Grzyb i Binięda z przewagą ponad 12 sekund wygrali Valvoline Ride Małopolski i pewnie zmierzają po tytuł mistrzów kraju. No dzisiaj co? No staraliśmy się od początku jechać dosyć czysto, jeszcze zrobiliśmy babola na Zapoznaniu, nie skręciliśmy w jedną drogę, mieliśmy kilometr nieopisanego OS-u, no nie do końca chcieliśmy się chwalić konkurencji. Łukasz Kotarba udostępnił mi swój opis, który ma w ogóle na odwrót, przerabiałem go po swojemu, on ma jeden to jest szybki, u mnie jeden to jest nawrót. Na drugim stopniu podium stanęli Poloński i Sitek. No świetnie nam się jechało ten rajd od początku faktycznie, tak jak mówiłem, mieliśmy małą przewagę, bo byliśmy tu rok temu. To się potwierdziło, odcinki super trudne, ale naprawdę wielka frajda. To nie są wyścigi górskie, tylko prawdziwe rajdowe OS-y. Trzecie miejsce przypadło Byśkiniewiczowi i Siatkowskiemu. Dla Byśkiego to pierwsze w karierze podium w klasyfikacji generalnej rundy RSMP. No, mocno zaatakować, bo wygraliśmy dwa odcinki. Wygraliśmy ten przedostatni, wchodząc na trzecie miejsce. I jeszcze no, pojechaliśmy bardzo szybko, wygrywając Power Stage, więc no, końcówka życia, jeżeli chodzi. I życiowy wynik. Jest wreszcie to trzecie upragnione miejsce. No cieszę się, jakbym wygrał rajd. Szansy na życiowy sukces nie wykorzystali bracia Szejowie. Prowadząca po pierwszym dniu załoga dachowała na 9 OS-ie i nie ukończyła rajdu. W Rally 3 triumfowali Matulka i Dymurski, którzy objęli prowadzenie w tej klasie w generalce Mistrzostw Polski. Bardzo udany weekend, nie powiem. Wczoraj wyglądało to średnio z tą awarią, ale auto naprawione. Dzisiaj jechaliśmy spokojnie, bezpiecznie, żeby to wszystko po prostu dowieźć i bardzo się cieszę, że to jesteśmy, plan zrealizowany. Do niespodziewanego rozstrzygnięcia doszło wśród osiek. Najszybsza na OS-ach wokół Makowa Podhalańskiego okazała się załoga BMW M3 Sękowski Pochroń. Udało się nam zadebiutować na najtrudniejszym rajdzie w sezonie, bo to chyba już każdy tak powie. Debiutujemy najtrudniejszym samochodem w stawce, a przy tym zgarniamy wszystko, co udało się zgarnąć, więc no kurczę, no czemu by to nie być zadowolonym? No, idealny debiut. W klasyfikacji generalnej RSMP Grzyb i Binięda powiększyli przewagę do 37 punktów. W klasie 2WD prowadzenie utrzymali piąci w Valvoline Rajdzie Małopolski, Predko i Jurgała. Kolejne rajdowe emocje to zaplanowany w dniach 10-12 sierpnia rajd rzeszowski.